Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Antoni Królikowski, 34-letni aktor, został skazany przez warszawski sąd za jazdę samochodem pod wpływem substancji psychoaktywnych. Zdarzenie miało miejsce 18 lutego ubiegłego roku, kiedy to Królikowski, próbując dojechać na spotkanie z Joanną Opozdą, został zatrzymany przez policję po anonimowym donosie. Testy wykazały, że aktor był trzeźwy, lecz narkotest wykrył w jego organizmie marihuanę. Królikowski w sądzie złożył obszerne wyjaśnienia, podkreślając, że używa medycznej marihuany kupowaną w aptece. Wskazał, że osoba donosząca wiedziała o jego leczeniu marihuaną i wykorzystała to do fałszywego oskarżenia. Podkreślił, że marihuana utrzymuje się w organizmie przez wiele dni po zażyciu i zapewnił, że nie zażywa narkotyków. Jego zdaniem interwencja policji była wyłącznie weryfikacją anonimowego zgłoszenia, a jego zdolność do prowadzenia pojazdu nie była zaburzona. Mimo tych tłumaczeń, sąd skazał Królikowskiego na rok ograniczenia wolności w formie prac społecznych, karę pieniężną w wysokości 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także na utratę prawa jazdy na 3 lata. W trakcie rozprawy Izabela Banaś, ukochana aktora i prawniczka, pojawiła się w sądzie wspierając Królikowskiego. Po ogłoszeniu wyroku Banaś przeprowadziła rozmowę z adwokatem aktora, a następnie odwiozła go do domu, świadcząc o swoim wsparciu w tych trudnych chwilach. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli, działając na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzili operację na warszawskiej Białołęce, gdzie zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami. Podczas przeszukania jego lokalu znaleziono susz roślinny, skrystalizowane substancje, dwie wagi elektroniczne oraz pieniądze w kwocie ponad 1100 zł, które zostały zabezpieczone. Badania laboratoryjne potwierdziły, że zabezpieczone substancje to ponad 230 gramów konopi innych niż włókniste, ponad 30 gramów substancji zwanej kryształem oraz prawie pół kilograma amfetaminy. Policja ustaliła, że zatrzymany mężczyzna zajmował się dystrybucją narkotyków. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w prokuraturze rejonowej Warszawa-Praga Północ podejrzany został oficjalnie oskarżony o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz handel narkotykami. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Za te przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jest nadal prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ. Śląska policja zatrzymała księdza Tomasza Z. z Dąbrowy Górniczej, który w lipcu zeszłego roku zorganizował w swoim służbowym mieszkaniu imprezę o charakterze gejowskim. Podczas tej imprezy jeden z uczestników stracił przytomność, a ksiądz nie udzielił mu pomocy. Prokuratura w Dąbrowie Górniczej prowadząca śledztwo w tej sprawie przedstawiła księdzu Tomaszowi Z. 4 zarzuty, w tym nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia oraz posiadanie i udzielanie środków psychoaktywnych i psychotropowych. Prokurator Waldemar Łubniewski z prokuratury okręgowej w Sosnowcu poinformował, że jeden z zarzutów narkotykowych dotyczył także wolności seksualnej i obyczajowości. W wyniku postępowania Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zadecydował o tymczasowym aresztowaniu księdza Tomasza Z. na 2 miesiące, a grozi mu do 10 lat więzienia. Według śledztwa prokuratury duchowny zaprosił na imprezę 2 mężczyzn, z czego jeden był pracownikiem seksualnym. Podczas imprezy uczestnicy zażywali środki na potencję i spożywali alkohol. Kiedy jeden z mężczyzn stracił przytomność, jego kolega wezwał pogotowie, jednak ksiądz Tomasz nie chciał wpuścić ratowników do mieszkania, co wymagało interwencji policji. Po ujawnieniu sprawy, kuria w Sosnowcu pozbawiła księdza Tomasza Z. wszystkich urzędów i funkcji kościelnych, a następnie wszczęła wobec niego kościelny proces karny. W odpowiedzi na publikację sprawy w mediach, ksiądz Tomasz Z. skrytykował ujawnienie informacji, twierdząc, że jest to atak na Kościół. W odpowiedzi na jego oświadczenie, dominikanin Paweł Górzyński stwierdził, że ksiądz jest zdemoralizowany do szpiku kości i że jego zachowanie jest monstrualne.
Ta tragedia wstrząsnęła Polską. 20 października ubiegłego roku w Gdyni w jednym z mieszkań znaleziono ciało 6-letniego Olka. Chłopiec został zamordowany, a jego ciało odnalazła matka. Głównym podejrzanym o zbrodnię jest 44-letni Grzegorz Borys, ojciec chłopca, zawodowy wojskowy. Miał on uciec z miejsca zbrodni. Za mężczyzną rozesłano list gończy i europejski nakaz aresztowania, a także wystawiono czerwoną notę Interpolu. Poszukiwania mężczyzny zakrojone były na szeroką skalę, ale skupiały się głównie w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez 18 dni szukały go setki policjantów, żandarmów wojskowych, strażaków i strażników leśnych. 6 listopada ubiegłego roku ciało mężczyzny wyłowiono ze zbiornika Lepusz, około kilometra od miejsca zbrodni. Dziennikarze dotarli do nowych okoliczności tej zbrodni. Rodzice chłopca nie mieszkali razem, a mały Olek był u ojca jedynie na nocowaniu. Ich małżeństwo przechodziło kryzys, a para była w trakcie rozwodu. Matka chłopca wyprowadziła się kilka miesięcy przed tragedią do swoich rodziców z dziećmi. Grzegorz Borys zamieszkał z nimi przez pewien czas, jednak to nie poprawiło ich sytuacji i musiał się wyprowadzić. Rozstali się na dobre przed wakacjami 2023 roku. Zamieszkała tam z dziećmi. Karolina i Grzegorz później jeszcze przez jakiś czas próbowali ratować małżeństwo. Grzegorz zamieszkał nawet z żoną u jej rodziców, ale to niczego nie poprawiło. On musiał się stamtąd wyprowadzić, mówi osoba, która zna kulisy tej sprawy. Feralnego dnia matka Olka, nie mogąc się skontaktować z synem ani z byłym mężem, zaniepokojona pojechała do mieszkania Grzegorza Borysa. Tam znalazła ciało syna, a Grzegorza już tam nie było. Mimo rozstania rodziców Olek często bywał u ojca. Zostawał na tak zwane nocowanie. Mama zawsze dawała mu telefon komórkowy, by mieć z nim kontakt. Tak było i wtedy, tego strasznego 20 października. Olek miał przy sobie telefon. Nocował akurat u ojca, opowiada faktowi znajomy rodziny. Po 18 dniach poszukiwań ciało Grzegorza Borysa zostało wyłowione ze zbiornika Lepusz. Prokuratura ujawniła, że przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie, ale na jego ciele znaleziono także inne obrażenia, w tym płytkie rany cięte na przedramionach, udach i szyi, charakterystyczne dla prób samobójczych. Na skroniach znaleziono też dwie rany od postrzału z broni pneumatycznej. Śledztwo w sprawie tej strasznej zbrodni wciąż trwa. Prokuratura oczekuje na wyniki badań znalezionych i zabezpieczonych noży, jak również badań dotyczących odręcznej notatki, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku, informuje, że wciąż trwają badania dotyczące przebiegu życia zawodowego Grzegorza Borysa. Mamy dane dotyczące przebiegu jego życia zawodowego. Wiemy, że mężczyzna od 2016 roku był w strukturach wojska. Od 2019 roku był zatrudniony jako kierowca w komendzie marynarki wojennej w Gdyni. Nie było żadnych skarg na niego w trakcie pełnienia służby, ale to nie ma żadnego związku z zabójstwem, podkreśla pani prokurator. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bielan w Warszawie zatrzymali 3 młodych mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Opalin, gdzie pokrzywdzony umówił się na sprzedaż kilku par markowych butów. Na spotkaniu, oprócz sprzedającego, pojawił się kupujący wraz z 2 kolegami, 2 18-latków i 19-latek. Po obejrzeniu towaru, nastolatkowie zaatakowali sprzedającego i zabrali mu buty. Straty oszacowano na ponad 5700 zł. Po zgłoszeniu kradzieży na policję, funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość sprawców. Kilka dni później wszyscy 3 zostali zatrzymani. W mieszkaniu 19-latka znaleziono 1 parę skradzionych butów, natomiast pozostałe pary znajdowały się w mieszkaniu 18-latka. Dodatkowo, u 2 z 18-latków podczas zatrzymania w jego mieszkaniu, policjanci ujawnili środki odurzające, marihuanę. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że młody mężczyzna wielokrotnie udzielał narkotyków innym osobom, czerpiąc z tego korzyści majątkowe. W prokuraturze na Żoliborzu wszyscy 3 zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju. Dodatkowo, 1 z 18-latków odpowie za posiadanie i udzielanie narkotyków z korzyścią majątkową. Dla 2 z nich zastosowano policyjny dozór, natomiast 2 18-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące na wniosek prokuratury. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Szymon Banna, przypomniał, że za popełnienie tych przestępstw grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
były prezydent RP Lech Wałęsa wyraził swoje stanowisko w sprawie działań obecnego prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście wsparcia dla skazanych prawomocnym wyrokiem byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wałęsa uważa, że prezydent Duda złamał kodeks karny, pomagając kryminalistom i powinien ponieść za to konsekwencje. We wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim doszło do zatrzymania Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności. W tym czasie prezydent Duda przebywał w Belwederze na spotkaniu z Swiatłaną Cichanouską. Byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostali przewiezieni na komisariat, a następnie do aresztu śledczego. Mariusz Kamiński zapowiedział rozpoczęcie protestu głodowego. Wałęsa w rozmowie z Onetem stwierdził, że interwencja policji w Pałacu Prezydenckim była konieczna, aby chronić prezydenta przed niebezpieczeństwem ze strony skazanych osób. Podkreślił, że prezydent Duda powinien zrezygnować z urzędu, a w jego sprawie prawdopodobnie powinno się podjąć działania policyjne. Lech Wałęsa wyraził także opinię, że Andrzej Duda powinien ponownie ułaskawić Wąsika i Kamińskiego, choć jednocześnie krytykował prezydenta za brak kompetencji prawnych. Sugerował, że decyzje Dudy mogły być podyktowane osobistymi korzyściami, zwracając uwagę na rolę, jaką Kamiński i Wąsik mogli odegrać w wyborach prezydenckich. Tragedia wydarzyła się w szkole Manzoni, w centrum Reggio Emilia we Włoszech, gdzie 13-letni Ricardo zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 8 stycznia, kiedy uczniowie wracali do szkoły po przerwie świątecznej. Ricardo, wchodząc na schody wraz ze swoim przyjacielem, by dotrzeć na pierwszą lekcję, nagle upadł. Pracownicy szkoły natychmiast wezwali pogotowie i rozpoczęli reanimację chłopca, którą kontynuowali ratownicy medyczni po ich przybyciu. Niestety, mimo 50-minutowej reanimacji, Ricardo zmarł w szpitalu Santa Maria Nuova. Dyrektorka szkoły, Alessandra Landini, wyraziła swoje współczucie rodzinie chłopca, nazywając wydarzenie prawdziwą tragedią. Szkoła zaplanowała serię spotkań z zespołem psychologów, aby wesprzeć nauczycieli, uczniów, przyjaciół oraz wszystkich, którzy znali Ricarda. We wtorek uczniowie szkoły uczcili pamięć swojego kolegi minutą ciszy. Flagi przy budynku zostały opuszczone do połowy masztu, a na miejscu, gdzie upadł Ricardo, położono biały kwiat. Rodzice Ricarda poinformowali, że ich syn nie cierpiał na żadną chorobę przewlekłą i nie uskarżał się na jakiekolwiek dolegliwości. Data pogrzebu chłopca nie została jeszcze ustalona. Prokuratura oraz rodzina czekają na wyniki sekcji zwłok, aby wyjaśnić przyczyny jego śmierci. W tragicznym wypadku na autostradzie A1, który wydarzył się 16 września ubiegłego roku w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, zginęła 3-osobowa rodzina. Martyna, jej mąż Patryk i ich 5-letni syn Olivier wracali z wakacji nad morzem, kiedy ich kija została uderzona przez pędzące BMW prowadzone przez Sebastiana M. W wyniku uderzenia kija zderzyła się z barierkami i stanęła w płomieniach, powodując śmierć wszystkich jej pasażerów. Sprawca wypadku, Sebastian M., uciekł z miejsca zdarzenia. Początkowo policja nie brała pod uwagę, że wypadek mógł być spowodowany przez osobę trzecią. Dopiero działania internautów, pojawiające się w sieci dowody oraz nagrania, doprowadziły do zmiany kierunku śledztwa i potwierdzenia roli Sebastiana M. w zdarzeniu. Okazało się, że jego samochód jechał z prędkością 253 km na godzinę. Po wypadku Sebastian M. uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie został zatrzymany przez tamtejszą policję. Adwokat oskarżonego wystąpił o tzw. list żelazny, czyli dokument zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania. Jednak 17 listopada Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odmówił wydania takiego listu, a decyzję tę utrzymał Sąd Apelacyjny w Łodzi. Decyzja ta jest prawomocna, co potwierdził prokurator Krzysztof Wiernicki z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Mecenas Bartosz Tiutiunik, obrońca Sebastiana M., stwierdził, że w związku z decyzją sądu droga do stawiennictwa podejrzanego w Polsce i kontynuowania postępowania przygotowawczego została zamknięta. Uważa on, że postępowanie prawdopodobnie zostanie zawieszone. Obecnie Sebastian M. czeka na ekstradycję do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Postępowanie w tej sprawie zależy teraz od organów sprawiedliwości tego kraju.
Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.